Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich słuchaczy telewizji Nadzieja TV na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania jest czynienie uczniami duchowych przywódców. Razem ze mną w rozważaniu biorą udział Janusz, Mieczysław, Zbyszek, a ja na imię mam Mariusz. Mamy ciekawy temat. Dzisiaj rozważamy rzecz niesamowicie ważną, ponieważ mówimy o uczniach Jezusa Chrystusa z myślą przede wszystkim o apostołach, którzy mieli stać się kiedyś duchowymi przywódcami. To jest właśnie takie niezwykłe, że Pan Jezus wiedział, z czym przyszedł na tę ziemię, ale wiedział, że Jego pobyt na ziemi będzie ograniczony, czasowo ograniczony. Więc przygotowywał tych, którzy mieli Go kiedyś zastąpić. Z Jezusem Chrystusem chodziło na pewno wielu uczniów, ale wybrał szczególnych 12, którym poświęcił sporo uwagi po to, żeby naprawdę później mogli Go i godnie reprezentować, no i spełnić powierzone jakieś zadanie, którego się podjęli. Zanim jednak o tym opowiemy, chciałbym, żebyśmy się pomodlili na rozpoczęcie tego rozważania. Dobry Boże, chcemy tę chwilę poświęcić Twojemu Słowu i Twojej nauce, otworzyć przed Tobą swoje serca, abyśmy rozumieli, jak ważne jest to, aby być Twoim uczniem i jak ważne role mają ci, którzy są powołani na przywódców, aby oni przede wszystkim mogli być Twoimi uczniami. Chcemy, Boże, nauczyć się tego, jak w pokorze przynosić Ci chwałę i prowadzić do Ciebie innych. Wysłuchaj nas w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, prosimy o to. Amen. 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 No cóż, proponuję, żebyśmy odszukali na rozpoczęcie pewien urywek Ewangelii według świętego Łukasza. Otóż w 6 rozdziale od wiersza 12 tej Ewangelii czytamy o tym, że Jezus powołuje apostołów. No w domyśle tych duchowych przywódców. Ale chciałbym, żebyśmy już na samym początku zauważyli, co takiego istotnego się stało, żeby mówić o właściwym wyborze. O właściwych kryteriach w ogóle, czy sposobie zachowania się wtedy, kiedy spoglądamy na otoczenie, mówimy ten, a nie inny powinien być tym duchowym przywódcą. Jak myślimy, co tam takiego mogłoby być dla nas dobrą lekcją i wzorem? Jeżeli przeczytam ten tekst 12, 6 rozdziału, brzmi tak. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12. No właśnie. Czy nie jest to dziwne, słuchajcie, jeżeli czytamy o Panu Jezusie, że On wiedział, co jest w człowieku. Nie musiał z nim rozmawiać, nie musiał go przepytać, po prostu wiedział. Taki miał dar, rozróżniania duchów, oceniania człowieka. Aż tu nagle czytamy, żeby wybrać 12 apostołów, spędza całą noc na modlitwie. Jezus miał ich trochę więcej do wyboru. Spośród 70 wybrał tych 12. I to prawda, że tych ludzi znał. Już wcześniej z nimi spędził niejedną chwilę. To nie było to, bo ja, dla mnie większą zagadką jeszcze jest to, jak Jezus powoływał pierwszych uczniów. Jak przechodził gdzieś tam, prawda, po plaży czy po brzegu jeziora i mówi, ty, chodźcie za mną. To było ciekawe, ale tutaj już Jezus z nimi spędził jakiś czas. Nie pamiętam w tej chwili ile, może Mietek by wiedział to, ile to było miesięcy, ale pewnie już niejedną beczkę soli zjedli ze sobą razem. I teraz wie, że musi dokonać wyboru. Spośród 70, widocznie tak ta 12 już była jakaś taka typowa dla Izraela, wybrać 12.
I teraz co zrobić, żeby wybrać najlepszych, żeby nikogo nie skrzywdzić, żeby nie pominąć jakiegoś utalentowanego, żeby nie zrobić błędu? To jest odpowiedzialność. Żebym miał tylko 12 miałych powołań, no to nie byłoby problemu. To bym mógł spać spokojnie tę noc, podejrzewam. Misja Jezusa nie była jego własną misją. To, że Chrystus przyszedł na ziemię i tu mówimy o tym powołaniu uczniów, to jest widać, że jest tutaj współpraca Jezusa z Ojcem i z Duchem Świętym. W ogóle w naszym rozważaniu też będziemy o tym na pewno mówić, ale widać tutaj silne zależności, jakie istnieją. Całą noc na modlitwie Jezus spędził, no to z kim rozmawiał? No rozmawiał z Ojcem swoim, prawda? I widać, jak odbywa się kwestia powoływania przywódców duchowych na uczniów Chrystusa. Prawda? To jest taki początek, w zasadzie akcent pewien, który ma miejsce w tym momencie. W jakich okolicznościach, w jaki sposób, albo jakie są procedury czy instrumenty do tego, w jaki sposób rodzi się Kościół, Boży Kościół, prawda? Modlitwa, tak. No właśnie, chciałbym to podkreślić. Patrzymy na Pana Jezusa, który jest rozmodlony, który podejmuje duchowe decyzje w duchowy sposób. Nie pomija modlitwy i poświęca jej naprawdę sporo czasu, wyjątkowo dużo czasu, bo wie, że od tego wyboru zależy bardzo wiele. Ale nie chce tego robić sam. Zobaczcie, kiedy my jako ludzie patrzymy na, no nawet na innych ludzi, to kierujemy się jakimiś czasami przeczuciami, intuicją, prawda, pierwszym wrażeniem. Ale to może być prawdziwe, może być fałszywe. Natomiast chodzi o dokonanie nie tylko dobrego, duchowego wyboru. Ja odszukałem teraz, wiecie, jeszcze takie słowa z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w 13 rozdziale, od wiersza 1 do 3, czytamy o tym, jak to do pewnej służby zostali powołani Paweł i Barnaba. I teraz posłuchajcie, na ile z tamtej historii prawdopodobnie również Kościół, ten wczesnochrześcijański Kościół, czerpie dobry przykład. Otóż szczególnie drugi, trzeci wiersz Dziejów Apostolskich mówi tak. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I jeszcze może uzupełnię to, co chcę powiedzieć. Zobaczcie, dzisiaj możemy spoglądać właśnie na ludzi, myśląc o ich przydatności w Kościele, załóżmy. I możemy myśleć, jakim on jest, nie wiem, zarządcą, menadżerem, na ile jest pomysłowy, na ile jest kreatywny, na ile potrafi się być może odnaleźć, no nie wiem, w mediach. Bo jeżeli ktoś taki będzie na czele, to on będzie potrafił wiele, wiele rzeczy zrobić. Być może tak. Pod warunkiem, że będzie to związane z jego duchowością. Bo jeżeli będzie to wszystko, co wymieniłem, ale nie będzie duchowości, to nie jest duchowy przywódca. To jest menadżer, on się nadaje być może do dobrego zarządzania firmą. Ale Kościół to coś więcej. To jest ciało Jezusa Chrystusa, gdzie Duch Święty, modlitwa, konkretne wskazanie Pana Boga, to decyduje o powodzeniu przyszłej misji. Czyli inaczej moglibyśmy nazwać, czy ten ktoś jest naprawdę uczniem Jezusa Chrystusa. Tak. I to dzisiejsze rozważanie. Czynienie uczniami przywódców duchowych. Czy odwrotnie. Czy czynienie przywódców, czy czynienie uczniów przywódcami. Też może być. O jedno chodzi w zasadzie w tym momencie już, naprawdę rozumiemy, że to nie może się rozminąć, prawda? Jedno i drugie jest ważne. I tu widać w tych relacjach, jakie potem powstają między Jezusem a uczniami, gdy przyglądamy się temu wszystkiemu, no to przekrój tych ludzi jest no, niesamowity. Od rybaków poprzez Szymon Gorliwiec, tak? No to można powiedzieć, że to jakiś zelota pewnie był, bo nadgorliwy. Albo Mateusz, człowiek, który lubił trzymać pieniądze i prawda, obracać nimi. Ci ludzie byli przekrojem pewnych charakterów i tak dalej, a jednak Chrystus z tych ludzi zrobił przywódców właściwych.
I pytanie tutaj, to znaczy pytanie, no może taka konkluzja jest taka, no Chrystus co weźmie do swoich rąk, prawda? I gdy ktoś poddaje się Chrystusowi, no to zostanie uczyniony na miarę charakteru Chrystusa i będzie nadawał się do tego przywództwa. Chociaż trzeba zaznaczyć, z jednym nie wyszło. Z jednym nie wyszło. Jeden tak. się nie poddał, prawda? Jeden poszedł, albo może szedł cały czas swoją drogą. Nie pozwolił siebie uczynić uczniem Pana Jezusa. Chociaż za takiego pewnie go wszyscy postrzegali. Słuchajcie, inny urywek Ewangelii, tym razem Ewangelii Jana, 16 rozdział. Mówią nam na temat tego uczniostwa, wyjątkowego uczniostwa duchowych przywódców, których chce zostawić Jezus na ziemi. I mówi, co tak naprawdę jest motorem ich życia, działania. Tam będziemy czytali od wiersza 7. Co Pan Jezus tak naprawdę ludziom oferuje? Oprócz tego, co usłyszeli i zobaczyli u Pana Jezusa, bo przez kilka lat służby uczniowie, można powiedzieć, usłyszeli wszystkie Jego nauki i zobaczyli wiele cudów. No to są takie dziwne słowa. Tak jakby Jezus mówił, to co ja wszystko mówiłem, to jeszcze wszystko nic. Prawda? Lecz ja wam powiadam prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, lecz teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Czyli uczniowie mieli czegoś doświadczyć. Już wiedzieli. Oni byli świadomi tego, kim jest Jezus, co robił. Byli świadkami Jego zmartwychwstania, ale musieli doświadczyć mocy Ducha Świętego. Wiecie, te słowa naprawdę pokazują nam, jacy powinniśmy być pokorni. No bo jeżeli czytamy o Duchu Świętym, który będzie nas przekonywał o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, no mi to mówi prostą rzecz, że ewangelizacja świata nie polega na sile argumentu mojego. Że ja już będę tak logiczny, tak przekonujący, tak się podeprę tekstami Pisma Świętego, że ktoś musi ustąpić. Nie musi. Nie musi. Właśnie o to chodzi, że mamy do czynienia z Duchem Świętym, który dopiero z tego Słowa Bożego czyni w moim życiu coś żywego. I w samym zwiastowaniu czyni coś przekonującego. Tutaj zauważam jeszcze taką kwestię zaplanowaną, bo Chrystus mówi, lepiej byłoby dla was, gdybym ja odszedł. Okazuje się, że ta kwestia jest, ta służba jakby, prawda, Boga jest podzielona. Ojciec, Syn i Duch Święty. Widzimy tutaj rolę Ojca, Syna i Ducha Świętego, prawda, w tym momencie. Jezus, gdy zakończy swoją misję na ziemi, no to pośle Ducha Świętego i to jest ogólne dobro dla tych uczniów. Tam jest fajna rzecz, o której wspomniałeś, kwestia przekona. Duch Święty przekona. To nie jest tak, że ktoś chce lub nie chce przekonać się. Tam dotyczy ta rzecz, prawda, tego, że gdy Duch Święty zacznie działać, no to powiedzmy weźmie w taki krzyżowy ogień tego, na którego będzie miał wpływ. Pytanie, kto z nas się oparł Duchowi Świętemu, gdy zaszła taka potrzeba? No bo to, że mówimy dzisiaj o Bogu, o Chrystusie, o zbawieniu, czytamy Pismo Święte, to jest wynik też odpowiedzi na głos Ducha Świętego. Prawda? Jak w ten krzyżowy ogień Duch Święty nas wziął i, prawda, wypracował taką, a nie inną formę. Czy nas, czy po prostu innych ludzi, którzy to Pismo Święte studiują i w pewnym sensie stają się przywódcami duchowymi. Jak nie w Kościele, no to we własnym domu, prawda? To jeszcze jest pytanie nie tylko kto się oparł, ale jak długo się oparł. Jak długo, bo to faktycznie trzeba przyznać, że Pan Bóg
i Duch Święty mają często taką dziwną cierpliwość do nas, że tyle uwagi i czasu mi na przykład poświęcili, prawda? Przecież dlaczego to mieli robić? Mogli znaleźć kogoś lepszego, prawda? To jest istotne, że my nieraz się opieramy. Bardzo często robimy to, co byśmy chcieli sami uważać, a on mimo wszystko ma cierpliwość, bo coś tam gdzieś, może jakiś ostatni tydzień życia albo rok upatrzył sobie, że u tego człowieka chce wykorzystać. Dziękuję. No i to mi mówi jeszcze jedną rzecz, że Kościół, który chce zostawić Pan Jezus, nie zostawia go tak naprawdę w rękach apostołów. To byłoby naprawdę bardzo niebezpieczne, bo przy wszystkich talentach apostołowie jednak byli nieporadni i nie mający tyle możliwości i mocy. Natomiast pozostawił to wszystko dziełu Bożemu. I warto o tym pamiętać, słuchajcie. Warto, ponieważ bez tego nie ma elementu duchowego. Nie ma elementu duchowego. Duch Święty wszystko czyni żywym. Wszystko czyni jakimś takim potrzebnym. Ale to nie jest potrzebne tylko tym ludziom, którzy mają usłyszeć Słowo Boże, ale taką świadomość mają ci, którzy to Słowo już usłyszeli. I ta zależność od Ducha Świętego jest po prostu elementarną prawdą, która miała pójść z tymi ludźmi. Natomiast moje pytanie jest jeszcze inne. Zobaczcie, mówimy wiedza. Czy wiedza jest tym wszystkim potrzebna człowiekowi? Czy doświadczenie Ducha Świętego jest teraz potrzebne człowiekowi? No, jedno i drugie, tak mi się wydaje. Prawda? Bo wiedza jednak jest wykuta w jakimś stopniu, prawda, przez Słowo Boże, czy nie wiem, no, znajomość pewnych innych praw, które istnieją na tej ziemi, Bóg je stworzył. Ale doświadczenie z kolei powoduje, że tą wiedzę możemy obrócić w praktykę. Prawda? Jedno i drugie ze sobą się zazębia. I tutaj rola Ducha Świętego, czy w ogóle rola przywódców duchowych, którzy spełniają również w tym bardzo ważną rolę, gdy są posłani przez Boga, no, świadczy o tym, że no, dzieło Boże czy Kościół Boży może się rozwijać, może wzrastać. A wyobraźcie sobie, że na przykład mamy to wielkie dzieło i ono opiera się tylko na wiedzy. To jak ono może wyglądać w praktyce? No bo można byłoby pomyśleć, że skoro mamy podręcznik, gdzie jest napisana instrukcja, jak mamy wszystko co robić, i mamy go obkuty od końca od początku do końca i od końca do początku, no to tylko to w czyn wprowadzić. Zastosować instrukcję po instrukcji i musi się udać. Ale się nie udaje. Nie? Ale dobrze, inne pytanie, słuchajcie. A co by było, gdyby na przykład człowiek powiedział, mi ta wiedza, a więc w tym sensie Słowo Boże, nie, ja mam doświadczenie Ducha Świętego. Codziennie mnie prowadzi, budzi, daje mi różne myśli, nie potrzebuję Słowa Bożego. Jak wtedy Kościół by wyglądał? Trudno sobie wyobrazić. No ale chodzi o to, że niektórzy ludzie tak próbują żyć. Tak. Jedni opierają się na wiedzy i są twardymi chrześcijanami, którzy biorą się z grzechem za bary i walczą i przegrywają oczywiście. Czyli to taki legalizm, który nie ma przyszłości. Niektórzy, wydawałoby się, wybierają lepszą drogę. Życie pełne Ducha Świętego, tylko że Duch Święty tak naprawdę nigdy się nie odwrócił od prawdy Słowa Bożego. Lądują na manowce. No właśnie, a więc to są takie mrzonki, takie nadzieje, że właściwie robię to, co mi się wydaje słuszne, a często przypisuję to Duchowi Świętemu. I to też jest po prostu kolejna skrajność, która sprawia, że się błądzi. Natomiast w przypadku Pana Jezusa, Jego nauczania widzimy, że On nauczał, odwoływał się do Słowa Bożego, ale też mówi, poczekajcie, tak naprawdę wszystko się jeszcze rozkręci i w waszym życiu, i w tej całej działalności wtedy, kiedy Duch Święty pokieruje i wami, i ludźmi, do których dotrzecie. No dzisiaj, no, proszę. Mam takie odczucie, że w tym fragmencie, kiedy Pan Jezus mówi o tym zesłaniu, czy nawet w tej modlitwie pokazywał, że nieraz człowiekowi może się wydawać, że już zdobył tak bardzo dużo, czy wiedzy, bo tak mówię, 3 lata chodzili, nawet więcej, 3,5 roku już wtedy uczniowie byli z Panem Jezusem. Już wielu rzeczy doświadczyli, bo i uzdrawiali, i cuda czynili, i naprawdę bardzo wiele rzeczy. Nawet już można powiedzieć, że tak, że w pewien sposób otrzymali tego Ducha, bo przecież sami z własnych sił nie byliby w stanie pewnych rzeczy czynić. Ale przechodzi taki moment, że w pewnym momencie mówi Pan Jezus, zostawię was sami zostaniecie,
I ktoś mógłby powiedzieć, że już mają tyle doświadczenia, że w zasadzie to wystarczy. I teraz wrócę do tej pierwszej myśli, którą mamy, kiedy Pan Jezus idzie na górę. Pan Jezus miał, można powiedzieć, po cóż Panu Jezusowi jeszcze ta modlitwa całonocna? Po co spotkanie z Ojcem, spotkanie z Duchem Świętym i rozmowa i walka o tych ludzi? Okazuje się, wydaje mi się, że jest coś takiego, że my nie jesteśmy jak monolity. Człowiek nie jest monolitem. Tak wiele rzeczy może nimi wstrząsnąć i w pewnym momencie Pan Jezus, jak przekazać wam, że każdy z was potrzebuje wsparcia z zewnątrz. I ta modlitwa jest taką ilustracją, kiedy Pan Jezus przychodzi, słuchajcie, rozmawiałem z Ojcem, wybieram was i to jest nie moja tylko decyzja, jak mnie nie będzie, to jest jeszcze i Duch Święty. I teraz jakby wracając do tego fragmentu tutaj, kiedy Pan Jezus mówi, ja odchodzę, a mówimy w Pańkę, no sami zostaniemy, co będzie, mimo tej wiedzy, to jednak nie zostaniecie sami. Otrzymacie dar, otrzymacie kogoś, kto będzie wam towarzyszył, ale znowu potrzebna jest jeszcze jakaś, żeby przyjąć ten dar, potrzebna jest pokora, żeby świadomość tego, że ja potrzebuję czyjejś pomocy, bo wtedy ją przyjmę. Bo jeżeli będę się czuł, że nie potrzeba, no to po cóż mi Duch Święty? I tutaj jest tak, jakby Pan Jezus mówi, słuchajcie, sami się przekonacie, jest jakby taka, przyjdzie, nawet teraz to doświadczenie tej osamotnienia, którego nie rozumiecie, pokażę wam, da wam jakby drogę, która pokaże wam, że w życiu będziecie nie będziecie sami, ale że jest ktoś, kto wam będzie towarzyszył. Mówimy o duchowych przywódcach, którzy doświadczają Ducha Świętego, którzy są wymodleni, którzy sami są rozmodleni. No i to się wszystko składa na duchowego przywódcę. Jak powiedziałem już wcześniej, duchowy przywódca to nie jest zgrabny zarządca masą ludzi, których doprowadzi do jakiegoś tam celu. To nie jest taka droga. Kościół chrześcijański opiera się na Duchu Bożym, na Bogu samym. Ale mówiliśmy też o tej wiedzy i doświadczeniu. Wiedzy, której potrzebujemy i doświadczeniu, które potrzebujemy. W oparciu o urywek Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 6 rozdziale od wiersza 20 mamy aż do 49, więc długi urywek, którego oczywiście nie będziemy teraz czytali. Ale mamy tam szereg nauk Pana Jezusa, które nam pokazują, jak możemy rzeczywiście podchodzić do tego, uznając i wiedzę, i doświadczenie. Co tam takiego jest napisanego? Jest napisane wiele tu myśli. Może ja bym w sumie chciał podkreślić ostatnią myśl. To może najpierw jeszcze niektóry z kolegów może powie coś. Niech będzie ostatnia. Może być. Te myśli nie są... To są te teksty od 47 wiersza. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Słucha, teoria, czyni, praktyka. Prawda? Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, to tylko sama teoria. Podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Historia kompletna w sobie, prawda? Pokazuje, że jedno i drugie jest potrzebne. Czyli to chrześcijaństwo ma naprawdę solidne podstawy. Ale w tym kazaniu na górze, bo jest to urywek kazania na górze, jest jeszcze wiele innych myśli, które w zasadzie idą w tym samym kierunku. Na przykład, jeżeli czytamy... Nie wiem. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem wasze jest Królestwo Boże. To my oczywiście możemy być gotowi do tego, żeby wytłumaczyć, co to znaczy być ubogim w duchu. Ale dopóki nie jestem ubogi w duchu, to nie ma większego znaczenia, czy ja to potrafię wytłumaczyć, czy nie, prawda? Jeżeli patrzymy na inne myśli, tam jest podobnie. Nie mam tylko wiedzieć, co to znaczy, czym jest sprawiedliwość, ale Jezus Chrystus mówi, tak naprawdę błogosławieństwo polega na tym, że ja łaknę i pragnę sprawiedliwości. O to chodzi w życiu. Doświadczenie prawdy, którą opowiedział Pan Jezus. Mam wiedzieć, czym jest miłość. Miłość do nieprzyjaciół. Nie tylko mam wiedzieć, czym jest miłość do nieprzyjaciół, ale mam kochać nieprzyjaciół. Zobaczcie, kiedy pada takie miłujcie nieprzyjaciół waszych.
to chrześcijanie najczęściej zaczynają dyskutować na ten temat. Jak to jest możliwe? Przecież on mnie tak potraktował. Tak. I zaczyna się dyskusja, a Pan Jezus wcale nie dyskutuje z tymi ludźmi. Tylko mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych. A jeżeli nie miłujecie, jeżeli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, to co nadzwyczajnego robicie? To poganie nawet tak robią. W tym nie ma nic niezwykłego. Ale właśnie praktykowanie rzeczy wyjątkowych oczywiście, bo to nie jest nic łatwego. Ale to pokazuje nam, że nasze myśli znowu muszą być duchowe. Lgnąć do Boga. Codziennie biegać wręcz za Panem Bogiem, żeby nam pomógł być takimi, no bo bądź ubogim w duchu, no fajnie. Bądź człowiekiem kochającym nieprzyjaciół, no jeszcze lepiej. Bez Boga nic z tych rzeczy się nie wydarzy. Chciałbym zwrócić uwagę, kiedy w 20 wierszu on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił, i tu się zaczynają te błogosławienia. Dlaczego na to zwrócę uwagę? Zawsze ten tekst odczytywałem, że on był skierowany jakby do wszystkich tych tłumy, bo tam tłumy go otaczały, ale ten fragment jakby pokazuje, bo przed chwilą parę wersetów wcześniej Łukasz napisał powołanie 12. I popatrzcie, obok błogosławieństw są przekleństwa. Biada wam bogaczom, biada wam, gdy jesteście syci, gdy się śmieją, gdy ludzie chwalić was będą. Jakby słowa przestrogi o kierunku, w którym posiadanie władzy daje pewne rzeczy. Daje nieraz bogactwo, daje, bo jesteśmy, głód nam już nie grozi, bo jesteśmy na piedestale. Śmiejemy się, bo jesteśmy, nie mamy jakichś takich jakby problemów, a w pewnym momencie ludzie nas też chwalą. I tak sobie pomyślałem, to też jakaś jest przestroga nawet w tym przekleństwie. Uważajcie, bo to są dwie drogi do wyboru. W tych błogosławieństwie, gdy głodujecie, bo rzeczywiście nieraz będziecie musieli, płaczecie, bo będziecie płakać, bo będziecie widzieli zło, które was otacza, będziecie prześladowani. Później jest mowa między innymi o powściągliwości w sądzeniu. Dalej jest jak dwóch niewidomych o obłudzie, takich rzeczach, na które szczególnie są narażeni ludzie, którzy stoją gdzieś tak u władzy, którzy są... No to rzeczywiście, bo trudno się... Czasami są prowokowani do rozsądzania, prawda? Bo są duchowymi przywódcami. Tak, a nawet w pewnym momencie, jak jest trudno się przywódcy przyznać, że popełni błąd? I to już lepiej wtedy udawać, założyć maskę i powiedzieć, nie, ja się nie przyznam, to mamy obłudę. Jak nie widzi ślepego, no to dokąd pójdziecie? Tam te słowa, jeżeli się... A poza tym jeszcze jedna rzecz, na koniec to kiedy tu mamy owoc i drzewo i owoc. I popatrzcie, że po owocach, czy dobrze idziecie, to poznacie konkretnie po tym, jakie są owoce z waszego życia, jakie co przynosicie. Czyli, że to nie jest jakaś tak, no wyjdzie, nie wyjdzie, nie, no po prostu będzie to do sprawdzenia. Tak jak w tej chwili tak spoglądam na te teksty, to mówię, jak bardzo Pan Jezus chciał pokazać, ale też i to, co Janusz powiedziałeś, to kończąc to na samym tym, jak bardzo jest ważne to, że ono się spełni, jeżeli będziecie czynić to, co się nasłuchali. I tu jest jakby ten sukces, czyli ta wiedza połączona z konkretnym działaniem. Ta rzecz, o której mówisz, Zbyszku, ona nie musi się spełnić, jeśli znowu byśmy się cofnęli do tego, co już wspomnieliśmy, że kiedy przywódcy duchowi są prowadzeni przez Ducha Świętego, no to tam też jest powiedziane, że Duch przypomni wam to i to, albo przekona was o tym lub o tamtym, nawet o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, no to wprowadzeni przez Ducha Świętego nie muszą tych rzeczy czynić, prawda? Ale dopiero zaczyna się problem, jak tutaj zapominamy o łączności z Bogiem, a niestety będąc ludźmi, być może, mówię być może świadomie, nie pokazując tego czy tamtego, po prostu zapominamy jako ludzie. Wszyscy jako ludzie zapominamy czasami po prostu tej łączności z Bogiem. I tutaj jest to zagrożenie cały czas, prawda? Zagrożenie jest i dlatego Pan Jezus wypowiada słowa, które mają być inspiracją do takiego dobrego życia, ale też ostrzeżenia. Jeżeli czytamy na przykład, czy może ślepy ślepego prowadzić, czy obaj nie wpadną do dołu, no może ślepy ślepego prowadzić. Pewnie, że może. W życiu wszystko się może zdarzyć. Tak. Ale wyobraźmy sobie duchowego przywódcy, który jest ślepy duchowo. Mhm. Czy to jest możliwe? No w życiu wszystko może się wydarzyć. O zgrozo, gdyby tak było, prawda? Gdyby ktoś z nas miałby kimś takim się stać, to jest naprawdę rzecz tragiczna, bo my nie mówimy tutaj o tym, że ja kogoś w błąd wprowadzę i on będzie szedł, nie wiem, 5 minut dłużej do sklepu, którego szuka. Mhm. Bo on ten sklep znajdzie. Ale jeżeli ja duchowo kogoś naprawdę okaleczam, zwodzę, to są, słuchajcie, sprawy, które dotyczą rzeczy wiecznych.
tragedia, ale wiemy, że Pan Jezus poświęcał temu uwagę. Uczniowie słuchali, być może widzieli w tym wszystkim bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, ale wiedzieli, że tak należy. Tak należy, żeby spełnić powierzoną rolę. Mamy też wspomniane takie słowa i z Księgi Sofoniasza, i z Ewangelii Mateusza, z Księgi Jeremiasza, Izajasza, a więc z takiego szerokiego spojrzenia na Biblię, które pokazują nam takie cechy, pożądane cechy u tych, którzy mogą być duchowymi przywódcami. Co tam się najczęściej powtarza? No może zacznę od Jezusa, który powiedział: weźcie na siebie jarzmo moje, prawda? I bądźcie cisi i pokornego serca, tak? A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Prawda? No więc nawołuje, czy po prostu przypomina uczniom swoim, kogo ma się za wzór. I tu znowu jest ta doza bezpieczeństwa. Jeśli uczniowie tak przyjmują, słuchają Chrystusa, nie ma problemu. Ale naśladowanie Jezusa. Naśladowanie Jezusa, tak. Weźcie swoje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca. Tak. Druga rzecz to jest Sofoniasz, prawda? Jeśli mogę powiedzieć, no to w Sofoniasza też jest powiedziane: szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Może, ale znowu pokora, sprawiedliwość i tak dalej. To nie stawianie siebie na przodzie, że ja i tylko ja mam rację, bo jestem przywódcą na przykład duchowym w danej społeczności. No tak nie może być. Bo przywództwo duchowe, no to jest jakiś zespół ludzi, prawda? Zespół ludzi, na których czele rzeczywiście stoi ktoś. Ktoś, kto ma łączność z Bogiem, ktoś, kto jest bezpieczeństwem dla nas w jakimś stopniu duchowym. W razie czego możemy zawsze się do Niego zwrócić. I to nas bardzo cieszy, nas bardzo uspokaja, prawda? I to jest fajne takie po prostu kościelne życie w społeczności, jaką tworzymy tutaj na tej ziemi. I tu Bóg wskazał pewne wskazówki, tak? Tak, ale właśnie mówimy o cechach, właściwie o takich nielicznych cechach tutaj wymienianych. Ta pokora. Izajasz na przykład, prorok, mówi: jestem, w imieniu Boga oczywiście, jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. I apostołowie takimi mieli być. Nie byli takimi od początku, żeby nie było. Więc Bóg sobie nie wybrał takich, którzy już takimi się urodzili. Oni się takimi stali, żeby mogli być duchowymi przywódcami. Ale wiecie, mamy też inne takie słowa. Może skomentujmy to. Jaka mądrość w tym się kryje, jeżeli mówimy o duchowym przywództwie? Apostoł Paweł mówi o sobie: będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Co to są za cechy przywódcy? Może krótko, nie musimy się rozwodzić. Umiejętność dostosowania się do okoliczności. Więc duchowy przywódca to nie zawsze pierwszy, który ma pierwsze i ostatnie zdanie, i najważniejsze zdanie, i bezdyskusyjne zdanie, prawda? Nie licząc się z innymi. Nie. Druga rzecz. Otwarty na innych. Prawda? Głosy się pojawiają. Słuchasz czy nie słuchasz? Prawda? Czasami głosy są bardzo autentyczne i pomocne. Można nie słuchać tych głosów. Także otwartość na innych. Mogą mówić zazdrości przecież i mogą chcieć mojego nieszczęścia. Duchowy przywódca musi wiedzieć, czego naucza i musi mieć przekonanie, że przy pewnych sprawach trzeba mocno obstawać, ale nie z wszystkim trzeba walczyć, żeby było dobrze. Albo popatrzcie, inna taka rada. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To ten sam apostoł Paweł, list do Filipian. Wiecie, zastanawiam się nad czymś takim, na przykład w grupie jakiejś są ludzie i decydują o jakiejś sprawie. Jest głosowanie i zostało przegłosowane coś. Jak się zachowują ci, których, powiedzmy, przegłosowane zostały propozycje? Że byli w mniejszości. Tak, że są w mniejszości. No jako przykład taki pewien, nie? Różne rzeczy mogą się pojawić, ale tu jest ta mądrość, prawda, Boża.
która jeżeli Bogu powierzamy, oddajemy sprawę w kolektywie naszym, no to Pan Bóg to, prawda, wyprowadzi najlepiej i rzeczywiście mogą być propozycje gdzieś tam mniejszości, tak? Znaczy jeszcze myślałem o praktycznej stronie. No jak się spotkam z bufonem, przepraszam, że tak użyję takiego słowa, to automatycznie otwiera mi się taki specjalny mechanizm blokady. To jest naturalne. To działa to tak niezależnie jakby od nas. No jeżeli ktoś na nas patrzy z góry i tam nie wiadomo co, ja już mówię z zawodowego, jak ja coś pracuję na czymś, zaczyna mi ktoś mówić, jak ja mam robić, tak się zastanawiam i w pewnym momencie kiedyś zrobiłem, to proszę usiąść i to zrobić. A przynajmniej dokończyć. I w pewnym momencie, ja tylko tak. Proszę pana, to niech pan nie zabiera głosu. Ale sam fakt, że ktoś w ten sposób podchodzi, jakby buduje barierę. I Paweł, kiedy mówi o tym, o tej jakby świadomości, mówi, jeżeli chcecie dotrzeć do ludzi, to też można powiedzieć inaczej. Przyjmuje postać sługi, czyli osoby, która jakby jestem po to, by pomagać, by wspierać, a nie po to, żeby strofować i tak dalej. Cóż, nie ja. To jest zupełnie inna postawa, chociaż cel, do którego chcą doprowadzić, może być nawet szczytny. Ale okazuje się, że droga do osiągnięcia tej drogi, o której tutaj Słowo Boże mówi, jest potrzeba jednak jest i tej pokory, i uniżenia, bo to widzimy w przykładzie Chrystusa. Bo gdybyśmy popatrzyli, Pan Jezus w żaden sposób nigdy nie pokazywał, słuchajcie, a wiecie, kim ja jestem? Nie pamiętam takiego fragmentu, w którym Pan Jezus powiedziałby, że patrzę z góry. Nie, z zupełnie innej płaszczyzny i przybliżał się do człowieka. Dziękuję. A więc zobaczmy, mówimy tutaj o... Właściwie cały czas gdzieś w pamięci mamy apostołów, którzy takimi mieli się stać. Ale w tle ich są wszyscy inni duchowi przywódcy. Do Kościoła Bożego naszych czasów również. I mamy jeszcze inny przykład, no chyba już króciutko tylko o tym porozmawiamy, ale jest to niesamowicie ważna historia z pierwszego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Historia, która pokazuje nam, no właśnie już w praktyce, ten duchowy Kościół, który zachowuje się w sposób duchowy przez duchowych przywódców, którzy już otrzymali od Jezusa bardzo wiele, prawda? Są u Niego uzależnieni, czekają w Jerozolimie na Ducha Świętego. Jest to naprawdę taki święty czas, w którym nie ma już niesnasek, jak były. Nie ma już szukania, kto jest większy, jak to niestety często bywało. No, jest to po prostu czas wyjątkowego oczekiwania na Ducha Świętego, który uzupełni wszystkie te braki. Proszę Chciałbym bardzo. Wspomnieć jeszcze chwilę w tym kontekście, dlatego że no, tutaj, jak wspomniane było, apostołowie są przywódcami już w zasadzie, prawda? Albo jeszcze kształtowani są. No widać, że są kształtowani jeszcze na przywódców. No i chciałbym powiedzieć, że żebyśmy nie byli tak, nie wiem, rygorystyczni albo krytyczni dla przywódców, no bo w tym kontekście akurat mamy to, że przywódcy wtedy kształtowani przez Chrystusa. A jednak pytają Pana Jezusa, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo? Co za pytanie, przecież Chrystus zwrócił im uwagę na co? Na obietnicę czego? No Ducha Świętego, prawda? A nie na tymczasowość. I można powiedzieć, że dzisiaj ludzie są mylni i przywódcy się mylą i każdy z nas się myli. Każdy człowiek jest omylny, ale co jest istotne w tym wszystkim, tak jak i u uczniów też było istotne, u Piotra, któremu moglibyśmy wszystko zarzucić, że ci ludzie jednak garnęli się do Boga. Mieli błędy czy coś, ale jednak przychodzili do Boga, szukali Boga, szukali wyprostowania tych błędów. I to jest najpiękniejsze w ogóle w całym chrześcijaństwie, prawda? Bo chrześcijaństwo to nie jest religia, gdzie wszystko jest idealne. Ale chrześcijaństwo to jest religia, niestety, ale błędów, ale też wybaczeń. Przepięknych, prawda, postaw, prawda, które mają miejsce. W każdym razie pokazane tu jest w tym pierwszym rozdziale, że decyzje, jakie podejmowali w sposób bardzo przemyślany i przemodlony. Bo gdy doszli do wniosku, że mają dwa wyjścia, obydwa dobre, to zostawili to w rękach Bożych i postanowili rzucić los.
To nie była kwestia, że jedno wyjście jest zgodne z wolą Bożą, a drugie niezgodne z wolą Bożą i teraz będę rzucał losy. Tylko były dwa dobre wyjścia. Dwóch ludzi mieli poświęconych, oddanych Panu. I tu się zdać teraz trzeba na los. Znaczy myślę, że to jest to samo, gdybyśmy zrobili głosowanie w tym momencie. Jest nas, iluś tam, nam ich było dosyć sporo, 120. Gdyby zrobili głosowanie, tylu było za tym, tylu było za tym. Zgoda, większość jest za tym i ten jest godny. I ci, którzy byli za, nie za Maciejem, tylko za Justem. Tak, który był drugi? Just, tak? Just. Justem, to ci nie powiedzieli, nie, my teraz zrobimy rewolucję, będziemy w opozycji i będziemy go popierać, żeby on wrócił na to miejsce. Goda. Wszyscy jeśli można. Sumując może, tak. Jeżeli pozwólcie, patrzymy właśnie na proces kształtowania apostołów, na duchowych przywódców. Patrzymy na ich dojrzewanie, autentyczne dojrzewanie do tej roli i myślę, że jeżeli zatrzymujemy się na pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, no jest jakiś moment ich życia, tak naprawdę rozwój duchowy jest jeszcze przed nimi. Oni będą coraz bardziej dojrzałymi przywódcami, oni będą coraz bardziej przydatni. Tak, będą. Natomiast chodzi o to, że w tej swojej pokorze, w takim właściwym podejściu do Boga, pozwolili, ażeby Bóg wręcz codziennie ich słabości wypełniał swoją mocą, swoim dobrem, tym wszystkim, co jest potrzebne. I myślę, że to jest taka dobra myśl, kiedy mówimy o kimś, być może o sobie. Potrzebujemy Boga w życiu. Cały Kościół potrzebuje Boga w życiu. A jeżeli już mówimy, czy myślimy o przywódcach, wspierajmy ich, módlmy się o nich, żeby naprawdę mogli spełniać swoją rolę, bo nic się nie dzieje z automatu. Skoro nie działo się tak w życiu apostołów, na pewno nie dzieje się to i dzisiaj. Dlatego niech Bóg nam rzeczywiście pomaga, abyśmy tak się rozwijali, czy żeby inni, przed którymi ta droga jeszcze jest, także w taki sposób właśnie się rozwijali. Jeżeli pozwolicie, zakończymy nasze rozważanie i oczywiście uczynimy to modląc się. Ukochany nasz Ojcze, Ty wiedziałeś, jak uczniowie będą się, przyjmując Ciebie, będą się rozwijać. Ty ich kształtowałeś, kiedy byli tu na ziemi, a później przez Ducha Świętego także im dawałeś wskazówki. Chciałeś, aby cały Kościół i całe chrześcijaństwo tak się rozwijało i dałeś nam przestrogi. Tu zawarte w Twoim Słowie. Jako chrześcijanie nie zawsze udało nam się z nich wszystkich skorzystać, ale spraw, Panie, kiedy teraz sięgamy do Twojego Słowa i kiedy myślimy o kształtowaniu tych, którzy mają przewodzić i mają być tymi, którzy będą prowadzić Twój Kościół. Spraw, Panie, aby oni byli ludźmi, którzy tak jak uczniowie znali Ciebie, byli jak najbliżej Ciebie, bo tu ten ostatni fragment o tym mówił, że wybrano tego, który przebywał z Tobą tak długo, jak pozostali uczniowie, bo przebywanie z Tobą i bycie w kontakcie z Tobą jest podstawowym warunkiem bycia dobrym jakby przywódcą, czy początkiem bycia dobrym przywódcą. Spraw, abyśmy takich przywódców mieli. A jeżeli w naszych domach, abyśmy takimi sami przywódcami dla naszych rodzin byli. I o to proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Chciałbym Wam bardzo podziękować za wspólnie spędzony czas. Czas przy Bożym Słowie to dobrze spędzony czas, więc niech nam Bóg błogosławi. Natomiast wszystkich chciałbym serdecznie zaprosić na kolejne rozważanie Słowa Bożego. Kolejny tytuł rozważań biblijnych to Żniwo i żniwiarze. Zapraszam już w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia.